Hej, witam wszystkich imperialistów. Tutaj Lukas w kolejnym odcinku z gry Persją. Wiem, mówiłem, że nagram to wszystko poza nagraniem, zrobię do końca tą wojnę, ale niestety okazało się, że będę miał trochę zajętą niedzielę. W międzyczasie, jak doszedłem od kompa, miałem dwie rozmowy. No i niestety postanowiłem dzisiaj nagrać odcinek na zapas, bo mam wrażenie, że nie byłbym w stanie w niedzielę go nagrać. No więc lecę dalej. To jest tą wojną z Cyprem i Mamelukami, żeby ich dokończyć. Więc sorki za to, no na komentarze postaram się odpowiedzieć w takim razie pod filmem, bardzo, bardzo. Diplomatic Annexation Cost, to się przyda. A, ja przecież po to tutaj sobie zostawiłem ulem. Loyalty. I to zróbmy. I weźmy Inkwizytora. Specjalnie sobie ich rozdzieliłem. To jest bardzo dobra strategia, żeby tak robić. Żeby mieć tutaj trójkowych doradców. No ale tak, powiem szczerze, że jestem zadowolony z tej naszej armii. O, już... A, no przecież jak tak, no 25% mniej. O, i teraz im się przypomniało, że jestem ich rywalem. Super, dziękuję ci. Dobra. Co ja mogę złego zrobić w Hiszpanii? Steel Maps, Show Discount, Slander Merchants. Co to robi? Globalny Trade Power na 5 lat. O, weźmy im to, zróbmy. Niech ich to boli. I tak samo zrobię tutaj. Są tutaj rzeczy krute. Wow! To jest bolesne. Sabotage Reputation, Diplomatic Reputation. Zróbmy im to, niech ich boli to. Okej, okay, Cypr został zdobyty. Okej, okay, co mogę? Rival, rival. Cypr na Shia, Missionary Strange. Prestige. Weźmy tak. A na Francję. Francję szczerze mówiąc mam w dupie totalnie. I nadal nie wiem jak to zrobić, żeby ukraść te mapy. I za bardzo nawet mi się chyba nie chce tego rozumieć. A i obniżmy merchantów. I w sumie wycofajmy już tutaj naszego doradcę, bo naprawdę mam ich gdzieś. Hiszpanię w sumie i Rosków nie, zostawmy, pobawimy się tym jeszcze do końca tej serii może. Dobra, armię do Etiopii, to myślę, że więcej niż dwóch nie będę potrzebował. Nie, to w sumie zostawmy tutaj, bo tu przecież zaraz bunt będzie w tej prowincji. 10 miesięcy, to niech się nawraca. Potem to korujemy. W Etiopii mamy 18, a tutaj chyba i tak możemy zrobić wojnę. Czekajcie, jak to wygląda w ogóle. Regiony. Aha, to wszystko potrzebuje. Tak możemy zrobić wojnę, świętą wojnę, nie? Ładnie patrzę, z kim walczę, nie? Etiopia. 19. Okej. Okay. I co? Ej, ale czekajcie, przecież miałem taki fajny komentarz, że ktoś mi tam opisywał tą Etiopię, jak się nią gra. Ej, oni z Francją toczą wojnę? Aha. Ej, to ja może się zaraz z Francją spotkam na jakiejś wojnie. Sojusze Portugalia, Papalstyn, Litwa. Byłoby to ciekawe, nie powiem. Dobra, kolejny kraj, który będę wciskał, to jest Grecja. Improve Relation. Która mnie nienawidzi. No ale musimy z nią poprawić relacje. Muszę też poczekać, aż przestaną mnie nienawidzić. Bo na razie mają 100%. 104 events.
Musiał bardzo dużo punktów prestiżu tutaj wydać. Ja mam ich 70, żeby to obniżyć. Więc im więcej go zdobędę w najbliższych wojnach, tym lepiej. Macedonię do Persji, czekajcie. Mogę nie mieć, mogę stracić prawa. Nie muszę mieć z nimi jakichś tam gorszych relacji. To jest z moim wasalem przecież, nie? No tutaj powiem, że ciekawie ta Francja to zagrywa. Pierwszy raz chyba tak widzę. Dawno nie widziałem, żeby tak po prostu grały te państwa kolonialne, ale też prawda jest taka, że ja często je po prostu też niszczyłem, albo miałem jakieś zataszki z tymi państwami kolonialnymi, co wpływało jednak na ich tutaj działania w tym rejonie. Okej, zajmujmy po prostu to wszystko. No, to jest armia, to chodźmy ich zniszczyć. Też może tą armią zaatakujemy. A ta niech idzie im oblec w stolicę. Okorujmy Cypr. Jaką kolejną misję? Accumulate money. Ile mam mieć? Może się uda, może nie. Zobaczymy. I chyba mogę już te punkty powyłączać, bo już... Oczywiście generał umarł mi podczas bitwy. Nie mogę. W 714 mogę włączyć. No dobra. Niech tak będzie. Niestety ten najlepszy generał mi umarł. No tutaj dostaliśmy kolejnego siege'a, to też nie jest źle w sumie. No to znowu mamy 100% wiary w naszym kraju. Okej, stolice ich zdobyliśmy. To jest chyba ich stolica, nie? Nie. A Etiopię można sobie zrobić żydowską? Bym tak Judę sobie zagrał, taką Etiopią Judę. No nie grałem jeszcze takim krajem judaistycznym nigdy. I powiem szczerze, że byłbym dość ciekawy. A tu jest ich stolica, takiej opcji. Dobra. Tutaj ich zaatakujemy. No i można zaraz kończyć to w sumie tą wojnę. Chociaż mamy jeszcze trochę czasu, bo jeszcze rok mamy do końca wojny, znaczy do kolejnej wojny z Osmanami. Okej. Znowu pokonani, gdzie coś tu możemy, tutaj możemy im zająć. Moglibyśmy też tu całe wybrzeże chyba nawet zająć, nie? Gulf of Adena. Wzmacnia tutaj swojej obecności, bo może kiedyś nie, już tak seria nie będzie aż taka długa w sumie, więc... Obojętne, co tu wezmę. Boże, ile tracę z kasy. Teraz zauważymy, ile tej trasy. 26 na miesiąc. Aha. Jeszcze pożyczkę zaraz wezmę. No to wyjdzie, że tak. Okej. Koniec. Nie, wezmę tylko to, co potrzebuję. Czyli muszę wziąć regiony. Dobra. No i to jest wszystko, tak? Nie, tego nie chcę. Kasę daj. Okej, płać mi. Dobra, najpierw okorujmy to. Royal Marriage z Delhi mi się skończył. Wow, kolejna wojna w Delhi.
Poprawmy też relacje sobie tutaj z naszym sojusznikiem, bo jednak się przydają od czasu do czasu. I też naszykujmy się do kolejnej wojny z Osmanami. Pozbawiliśmy Osmanów totalnie, sojuszników. No dobra, tą armię możemy tu zostawić, albo tą zostawmy sobie tutaj. Tu na pewno będziemy mieli zaraz bunty. No Osmanów też nie będziemy potrzebowali jakiejś dużej armii, więc... Możemy też tutaj poprawić relacje z Jemenem. Korupcja sobie rośnie, mam to gdzieś. 80 dukatów, naprawdę? Over force limit, o, to jest dość ciekawe. Weźmy kasę tym razem. Over force limit. No, to jest... Okej. Może tutaj było gdzieś do force limitu coś zaraz. Agresywna ekspansja, dobra. I Koptik. Ej, to Etiopia jest ten. Nie, to nie jest Koptik, to nie jest Jude. True fate for defensiveness. Okej. Okay. A też się westernizowali. Nieważne, truc mi się skończył z Osmanami. Hej Osmanie, declare war. My się nie polubimy nigdy. Czekaj, ile oni wojska mają. O, już sobie odpowiedziałem sam. Myślicie, że damy im radę? Czekajcie, to jest połowa armii. A gdzie jest druga połowa armii? Aha, tutaj. Niech sobie coś tam zajmą. A i cel sobie poszli, okej. Okay. O, fajnie. Opadło. Nie! A, tutaj w bitwa, okej. Okay. Nie no, Osmanie, to po prostu jesteś mistrzowie od Siege'a, no bez jaj. Patrzcie, coś... Podrasowali swoje wojsko w 120 dyscypliny. No nie powiem, pod niejakim wrażeniem może bym był, ale... Zróbmy. Be Spy Network, confirm. Hiszpanii mogę znowu coś zrobić złego. Jeszcze nic. Jezu, no ileż można. Mi brakuje innego oddziału. Albo nie. No, skasujmy to, co tutaj stoi, potem się zajmiemy resztą. No nie mówcie, że Austria im wojnę też wypowiedziała. Jezu, jak mnie czeka wojna z knajtami o te ziemię, tych, to się wkurwie. No pewnie tak będzie, cholera.
Shit. Czemu im daliście przejście? Knajcie, z kim macie sojusze? Tylko z Bosiem, ale to nie będzie aż tak źle, dobra. Okej, gdzie się wycofają? Gdzieś tutaj pewnie. Dobra, jedno na Ankarę, drugie na tutaj. No po prostu trzeba zająć te forty i tyle. No was pojebało, Osmanie. Zobaczymy, jak to się ich wojna z tymi skończy. Dobra, kto mi się gdzie buntuje? Mulkary, ale to czekamy tam na te bunty, więc to nie jest nic strasznego. Okej, okay, tu jest zakończony. Ja może damy radę, zobaczymy. Oblegamy to dalej. Stabilność czy prestiż? Prestiż tym razem. To było jeszcze coś drugie, ale... weźmy to, że prestiż tracimy. Nie lubię, jak mi doradcy umierają. Dobra, fort zdobyty. To lecimy tutaj. Czekajcie, gdzie tu jest prowincja z największym developmentem? Żeby się usadowić na niej. No dobra, nie chcemy się patrzeć. Tam jest dużo popięć. Weźmy administracyjne punkty. A no weź, tu nic nie oblegaj, szmato, bo ja tu wszystko chcę dla siebie. Dzieci Osmanie są jeszcze. Dobrze, zostawiłem tu takie siły duże. Tak się przez chwilę zastanawiałem, czy tam tej 15 tutaj nie dać, ale... okej, no i widzę, że... tyle wezmę. 95. Tutaj nic nie wezmę. No niestety nic, bo jest tu i tak wszystko jest oblężone. Dobra, to tym razem tyle weźmiemy. O. Reduce. Okej. Okej. No, czyli jeszcze jedna wojna z Osmanami. Jak tutaj wygląda Grecja?
160, tutaj mamy 55. Już ten. No wreszcie przestała się wkurzać. Jeszcze się wkurza? 45, no. Już się nie wkurza. No ja myślę. No i za chwilę zaczniemy ich aneksować. No i zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Komu będę musiał za chwilę wojnę wypowiedzieć? Bo jestem bardzo tego ciekaw. Przez czy będę musiał Knightom wypowiedzieć, czy Bośni? Diplomatic Reputation, ok. Praw tej relacji ze Skandynawią. Cypr, tak jak myślałem. Ale sunnicki? Wesoło. O, jak mi przykro. Ale mają teraz przerąbanie janczarzy. Znaczy Osmanie, przez tych janczarów. Zresztą w ogóle mi tu zaraz bunty powinny się zacząć załączać tutaj całkiem niezłe. Doprowadzając totalnie do ruiny ich kraj. Okej, okay, czyli... Widzę, że Knightów trzeba będzie atakować za chwilę. No ale Knighti mają z Bośnią, to nie będzie jakieś ciężkie do... wygrania i tutaj będziemy atakowali tylko i wyłącznie Knightów. Co mi tu zrobi? O nie, 4... A nie, dobrze. 4, 5, 3. Trusy mi się pokończyły. Real Mariasz, Grecja Real Mariasz. Wprowadźmy kolejne urzędy. Accumulate money mam ten zadanie. Czechy mnie nadal nienawidzą. Z jakiegoś powodu chcą moich prowincji. Tak? Nie, no nawet nie mają nic przeciwko mnie. Tak z dupy mi wojnę wypowiedziała. Nie jestem ich rywalem. Chyba nie jestem, nie? Nie, no nienawidziłbym, jakby byłbym ich rywalem. Co, znowu się chcesz buntować? Okej, okay. No i zacznijmy aneksować Grecję. A Jemen, jak wygląda? Też możemy go chyba zacząć aneksować. Tak, za chwilę będziemy mogli. I to zrobimy, dobra, Hiszpanię. Coś uszkodźmy. Nie będzie takie coś. Już mi się nie chce nią zajmować w ogóle. O kuźwa. Spodziewałem się, że bunty będą duże, ale nie, że nie aż tak. Okej, okay, wojsko. Wracajmy. Kolejne prowincje. Dobra. No tak myślałem, wzięli sobie innego przydupasa, że tak powiem. Dobra. Build Spy Network nie mogę do... jeszcze 3 miesiące, ok. Niech będzie unrest tym razem. Mamy ludzkich, a to też mam tutaj wojska w okolicy. O, tych przewieźmy.
A, no i całkiem fajna ta Persja wyszła. Co prawda, jakbym chciał, to mógł jeszcze to podbić dotąd. Ale mi się nie chce. Ale to jest straszne. Nie, no kurde. A ile by mi brakuje do tego achievementu? Bo może by go zdobyć, mieć z bani. Co ja muszę mieć? Czekajcie, this is Persia, to zaraz będziemy mieli. Faction even better the Dara Islam. Unify Islam under your rule. Muszę mieć modyfikator Unify Islam. Nie wszystkie muszę nawrócić. Brakuje mi Ifni. Szukajmy i... Zresztą mi coś mówi nazwa. Okej. To musi być albo mój wasal. Tchata, co to jest? Aha, czyli w Sim bym się musiał jeszcze raz wygryźć. Ej, to rzeczywiście dużo mi nie brakuje. To brakuje mi pojedynczych prowincji. Jedna wojna z Portugalią. Hiszpania, Milan i Rosja. Tylko, że musiałbym flotę mieć całkiem niezłą do wojny z Hiszpanią, żeby tutaj przejść. Ale Teodoro potrzebuje. Które nie pamiętam, gdzie było. Messina, Palermo. Tutaj. Messina, Palermo. Tutaj te prowincje by musiał mieć. Ja to może sobie zaznaczę od razu te prowincje już wszystkie. Co jak to się robiło? Palermo potrzebuje tej prowincji. Kordoby potrzebuje. Tutaj jest Kordoba. Jeszcze raz po kolei. Tchatę sobie zaznaczmy, żeby nie było. Tak, te tu już mamy. Tu raz jeszcze te od Osmanów sobie zaznaczmy, których potrzebuję. Od Knightów również. Krety nie potrzebuję, z tego co pamiętam. Co jeszcze, gdzie miałem? Czekajcie, misję. To niedużo mi brakuje, naprawdę niedużo. Jedna wojna z Hiszpanią. I miałbym bardzo dużo. Miałbym Messinę, Palermo i Cordobę na pewno. Jedna wojna z Portugalią. Tylko, że to są kraje morskie, które mają gigantyczne pewnie floty w tym momencie. A bez flot nie dam im rady. Bez mojej floty. Portugalia, 48 heavy shipów. Nie. Hiszpania 36. Musiałbym mieć flotę przynajmniej z 50 heavy shipami, a nawet i większą, 70 bym musiał ich mieć jak nic. A to jest bardzo duży ten, czyli musiałbym się jeszcze pozajmować na szybko gospodarką, żeby nie było stać na taką flotę. Bo ja szczerze mówiąc odpuściłem trochę tą gospodarkę w tej serii, totalnie nawet bym powiedział, że odpuściłem. Dwa, trzy, trzy. No niech będzie, koleś. Weźmy to w takim razie. A to jeszcze zobaczę, bo to rzeczywiście bardzo mało mi tych prowincji brakuje. Jakbym się postarał z 20 lat, tą gospodarkę podbudował, zbudował okręty,
i stoczył dwie szybkie wojny, trzy, bo znaczy jedną tutaj, tutaj nie liczę z Cinem, bo to byłaby łatwa jazda. Czemu to jest taka pajęczyna? Aż ty, możesz sobie przejść, gdzie chcesz. Więc może tak zrobię, albo zrobię tak, że po prostu zdobędę jeszcze z wami ten achievement This is Persia. A potem zrobimy tak, że zostawię sam moment, nie wiem. Stabilność czy base taxy? Nie wiem, czy... Ale byłem głupi, przecież mogłem spokojnie to zrobić. A dobra, nieważne, to było złe. Jeszcze się zastanowię w takim razie, jak to wszystko rozegrać. Czekajcie, tutaj mi to anektuje bardzo powoli, bo jeszcze mamy Diplomatic Reputation skażoną. Royal Mariage. Medycina Iron Mossy. No, tylko że ta Rosja jest tutaj mi tak nie po drodze. Trzeba byłoby znowu z nią szybko stoczyć wojnę. Włączyć ją z tej wojny i zaatakować. Dobra, Krety potrzebuje w końcu regiony. Jak to jest? Nie, obszary. Co to jest? Jaka Grecja? Nie, to tego nie potrzebuje. Albo może potrzebuję jednak? Czekajcie. No zobaczcie, że jestem taki niezdecydowany jak jakaś dziewczynka, ale... mam, po prostu już mam ochotę na grenadę, no. Okej, okay, this is Persia. A, czyli Krety też potrzebuję, okej. Okay. O kurwa. Czyli muszę mieć wojnę, do której ściągnę Skandynawię, bo inaczej będę miał wojnę ze Skandynawią również. No chyba, że zrobiłbym jakoś tu na wasala, jest czas. Mogę ich zwasalizować. Improve relation. To zrobimy to pokojowo. Tak, zrobimy to pokojowo. 5 prowincji. Vital interest. Ciekawe, które. Które oni postrzegają jako... Te tutaj. No to muszę te powyłączać i będzie dobrze. Weźmy to. Powyłączamy te vital interest i będzie lepiej. Tak. No dobrze. To... Czemu u nich... Mam 28... Mieliśmy jakiś sojusz? Jakoś nie pamiętam tego w ogóle. Takich rzeczy. Dobra, ja dzisiejszy odcinek kończę. No i widzimy się w następnym. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie. I widzimy się chyba jeszcze w jednym czymś dzisiaj. Dzięki wam i pa pa.